Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik. Szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Instrumenty, które widzimy na ekranie. Z rocznej konsolidacji wybił dołem Russell 2000 i zrobił retest. Wyjście powyżej 2102 to sygnał kupna. Russell z lewej jest silniejszy od S&P 500 z prawej. Z lewej wyższy dołek, a z prawej zbicie dołka. W konsekwencji na Nasdaq 100 mamy ABC z sygnałem kupna po 14 394 ze stop loss na 14 034. WIG nie chce spadać po wybiciu z RGR. Stop loss dla ewentualnej długiej na 64 976. Dlaczego ewentualnej? Bo tydzień się jeszcze nie skończył. W dobrym miejscu na wykresie jest CLE. Niestety stop loss daleko, bo aż na 1,17. Wciąż swojej równowagi korekt broni CDR, aczkolwiek wielbiciele spółki powoli tracą już cierpliwość. Stop lossy na AML niedługo na 62,84. Na JSW ryzyko RGR na wykresie dziennym, więc stop loss na 44,50 na czerwoną linię. Ale tylko po to, aby znowu kupić na 42 ruch powrotny do RGR na tygodniach, a potem jeśli utrzyma otwarta droga na 66. W dobrym miejscu jest CCC. Przewidywane podbicie na 93. Stop loss na 50 dla tych, co próbują. Potwierdzeń na razie brak, ale one zawsze wchodzą później. Odpowiedź prawidłowa na ostatnio zadane pytanie to D. I kolejne pytanie z cyklu Sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie motto dnia. Inwestor może być jedynie tak dobry, jak akcje, którymi handluje. Jak kupił z lewej na sygnał, to od 10 lat jest w impulsie i zarabia. A jak kupił LBW z prawej strony, to nie zarabia. Rynek rozdaje karty i gramy tym, co mamy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.